Państwu, mamy dzisiaj... Co my tam dzisiaj mamy? Środę. Środę. Jest godzina tuż przed 9:00. Ja oczywiście rano odstawiłam dzieciaki wszędzie, gdzie trzeba. Dzisiaj Klara też poszła do przedszkola już normalnie. Ja się najadłam, zrobiłam sobie kawkę, szybko wypiłam. A teraz jadę do Radomia. Wezmę ze sobą moją mamę. Moja mama to jedzie bardziej na wycieczkę. A ja jadę do Decathlona, do Decathlonu. Muszę sobie tam jakieś buty kupić, bo po ostatniej wyprawie na kalatówki wróciłam bez butów. A takie buty jednak się przydają. Takie, no powiedziałabym, trekkingowe, ale nie jakieś bardzo zaawansowane technologicznie, bo ja znowu aż tak dużo po tych górach nie chodzę. No i może jak tam będę, to zobaczę od razu buty dla dzieciaków jakieś, może mi się tam przydadzą. No i co tam jeszcze? Może w jedno jeszcze miejsce zajadę do jednego sklepu, zobaczymy. Jak tam mi się ułoży to wszystko w czasie. Po południu przyjeżdżają do nas piotrowscy, moi wszyscy, bo jest już dzisiaj pierwszy etap podróży do Zakopanego i do Gliczarowa, no tak mówię ogólnie do Zakopanego, ale bardziej do Gliczarowa w tym wypadku. Paweł z Bartkiem jadą już dzisiaj gdzieś tam z ekipą samochodów, które wyruszają z wieczorem z Pomorza. Chyba jakoś tak to będzie. Mówię trochę nieskładnie, ale no sytuacja wygląda tak. Jedzie ekipa samochodów z Pomorza, jadą do Gliczarowa. Taka jest misja wykonania. Bartek z Pawłem dotrą gdzieś do nich na trasę, dołączą i dojadą do tego Gliczarowa dzisiaj późno w nocy prawdopodobnie. Czy tam bliżej rana, nie wiem. My natomiast, to znaczy dziewczyny, ja z dzieciakami zostaję jutro do tej godziny 11 co najmniej, bo wtedy mamy pasowanie. Po tym pasowaniu umówiłam się z mamą, że zrobić dzieciakom jakieś naleśniki czy coś innego na szybko. No i dopiero wtedy wystartuję. No i Anka pewnie wyjedzie sobie szybciej z dziewczynami. No, zobaczymy. W każdym razie już jutro część z nas będzie na miejscu, reszta dojedzie dopiero w piątek, jeszcze tam jakaś reszta pewnie, nie, w piątek chyba najdalej, jak dojadą. No więc szykuje nam się fajny weekend. Dzisiaj w ogóle mam w planie po prostu spakować nas wszystkich, to znaczy mnie dzieciaki głównie, bo Paweł to sobie już tam ogarnie temat wcześniej i sam. Zrobić paznokcie, no jakieś takie rzeczy jeszcze sobie tam ogarnąć, przygotować Matyldę z ubraniem na jutro na zapasowanie. No i obmyślić strategię, jak ja to jutro mam wszystko rano pozałatwiać, bo jeszcze muszę objechać przedszkole w związku z tym dniem nauczyciela i jeszcze parę innych rzeczy załatwić. Ale spoko, dam sobie radę, kto jak nie ja, proszę Państwa. Jutro też Władek idzie ze swoim tortem papierowym do przedszkola i oby się udało, wszystko fajnie wyszło. Ja tymczasem jadę, bo siedzę w samochodzie, już 3 minuty się nagrywam. Szkoda czasu, lecę. Jadę po mamę i lecimy do... na Radom. No i tak, już jestem w domu, słuchajcie, nie pokazałam Wam właściwie niczego ze sklepów. Byłam w Decathlonie, byłam w Sinsayu, byłam w jakichś tam jeszcze innych sklepach, plus Lidlu i jeszcze dodatkowo w Lidlu po spożywkę. Obleciałam właściwie wszystkie te sklepy. To, co chciałam, to kupiłam, na szczęście. Wróciłam tutaj szybko do domu. Rozpakowałam zakupy, pomalowałam paznokcie, więc całkiem jest dobrze, jeśli chodzi o kontrolę czasu. I wiem, że za jakieś pół godziny, 40 minut dojadą już tutaj do nas piotrowscy. Więc teraz zbieram się biegusiem po dziewczynki, dlatego że Władka odebrał już Władek i poszedł... Paweł odebrał Władka i poszedł z nim, poszli razem do fryzjera. Więc ja teraz idę po dziewczyny. Chciałabym wrócić zanim przyjedzie Ania z Bartkiem. No i co? Pewnie nakarmimy te dzieci. Ja w końcu bym się może kawę napiła. Teraz miałam to w planie, ale uznałam, że muszę zrobić paznokcie i to jest ten wyższy priorytet. Bo potem po prostu zabraknie mi czasu albo mi się odechce i to tak nie może być, że tak bez ładnych paznokci gdzieś pojadę. Więc to zrobiłam i już mi jest lepiej z tego powodu, ale kawy nie wypiłam, także jest mi przykro. No ale nic, dobra. Zbieram się. Zakupy, nie wiem, czy Wam mam Wam co pokazywać. Kupiłam sobie buty, to co Wam mówiłam, nic jakiegoś specjalnego. W ogóle chciałam powiedzieć, że Decathlon jest po prostu tak przebrany. Nie było po prostu bardzo wielu produktów, a jak już były jakieś produkty, to nie było rozmiarów. Puste półki, mam wrażenie, jeśli chodzi o te buty przynajmniej. Byłam trochę rozczarowana. No ale dobra, coś tam kupiłam. Myślę, że te buty na tyle, na ile tam będę je w nich chodzić, to będą ok. Kupiłam też buty dla Władzia. To są takie buty, które myślę, że teraz będzie je katował, bo są wodoodporne, ale od biedy jakbym potrzebował butów na zmianę na zimę, to też będą ok, ale myślę, że jeszcze trzeba będzie jakieś inne kupić ze względu na to, że to są dosyć niskie.
Ale kto wie, no może one będą całkiem nawet fajne, bo są łatwo je się wkłada, jest taki szeroko rozpinany rzep, zresztą zaraz Wam je pokażę. Co ja jeszcze kupiłam? No jakieś tam gadżety dla dzieciaków w Sinsaju. A teraz wychodzę. Jeszcze Wam buty pokażę i wychodzę. To są buty, które kupiłam dla siebie. Całkowicie inne buty chciałam, ale tak jak mówię, no nie było, albo nie było w ogóle na półce tych, co sobie upatrzyłam na stronie, albo nie było rozmiaru, więc zmuszona byłam wziąć te, które były. Te były tylko takie w zasadzie. Były jeszcze jedne takie bardziej czarne, z jakimś tam grafitowym dodatkiem. Takie bardziej męskie się wydawały, więc od biedy niech będą te. A to są buty Władzia, i te wydają mi się całkiem naprawdę fajne. Są bardzo lekkie, cieplutkie, tu mają takiego misia. No i tak, i są wodoodporne i myślę, że i na taką pluchę czy jakiś taki mały śnieg to będą wystarczające i są czarne, będą z grubsza pasowały do wielu rzeczy, więc boba. No i słodko i fajnie. No i słodko i fajnie. Słodko i fajnie, rzeczywiście jest i słodko i fajnie. O, mamy na ulicy. O, już mieli zrezygnować, już mieli wracać do Gdańska. Znudziło im się czekanie. Proszę Państwa. Proszę Państwa, tak wygląda popołudnie u Gawrońskich. Dzień przed pasowaniem, dzień przed wyjazdem w góry, ale kupiłyśmy buty dzieciom? Kupiłyśmy. Tak jest. Skarpety ciepłe kupiłyśmy? Mamy. Kupiłyśmy. Czek. Nieważne, że jest po prostu burdel w całym domu i dzieci oglądają bajki, ale my ważne, jesteśmy zajęte. Ważne, że mam pomalowane paznokcie do połowy. Poczekaj, to już będzie szybko. Dobra. Dzisiaj Basia zamienia się w moją kierzutkę. Pełen profesjonalizm. Zamarzyłam sobie takie paznokcie jak mam Basia. I proszę. Mam.